pierwszy rzut i pierwsza ryba. Szok. Całkiem możliwy okonek. I jest pierwsza ryba, pierwszy rzut. Mam nadzieję, że to nie pech. I jest drugi. Co tu się dzieje? Ale Eldorado. A! Spineczka. I jest kolejna ryba. No pięknie. Troszeczkę większy. Zabawa świetna. Szok. Szok, szok, szok. To jest magia tego, kiedy ukleja idzie na tarło. Te okonie są w samym brzegu. Sześć rzutów, pięciokoni w siatce. Rewelacja.
Jest, jest, jest. Kolejna ryba. Dziś troszeczkę mniejszy. Konie chwilowo odeszły, ale na pewno tutaj wrócą. Dziś pojawiły się stosunkowo szybko niż zazwyczaj. Także na prawdziwe Eldorado jeszcze liczę. Jest, jest. Mówiłem, że wrócą. Teraz troszeczkę mniejsze tutaj okonki podeszły. Na gumy biorą bardzo dobrze. Zobaczymy, czy równie dobrze będą brały na wahadówkę. Daj ostatnią szansę wahadówce. Jednak na wszystko nie biorą. Tam się dzieje. Już mu podaję. Jeszcze mi się zakręcił ogonek.
A tam idzie taka chmara o koni. Aj. Szybko. No i oczywiście nie trafiłem, ja pierdziele. Masakra. Za późno, za późno. Ta przynęta uklejki za nic w świecie nie przypomina. Tym samym żadnych brań nie ma. Zaraz dokonam zmiany. I zobaczymy. Czy jednak jakieś branie było? No to jeszcze raz damy szansę. Ok, to dokonuję teraz zmiany. Teraz będzie cała prawda o uklejkach. Czy będzie branie, czy nie będzie? Było. Ale niewielki. Chodź tu. Najważniejsze, że jest zabawa. Większy niż poprzednik. No i uklejka to uklejka. No nie ma tu tamto. A póki co jest całkiem nieźle. Przychodząc tutaj, myślałem, że dzisiaj już dzień jest totalnie stracony, a tutaj taka niespodzianka.
dobrze je wypatrzyłem. Ach, spinka, ale lokalizacja ryby to podstawa. To podstawa, żeby z sukcesem je łowić. No i o tej porze spodziewałem się najlepszych brań, a póki co to rewelacji nie ma. Po długim czasie okoń. Chociaż przyzwoity. Ale się spiął. Zobaczymy, może jeszcze tam są. Jest na popka. I ryba na popka, także z powierzchni również pobierają. Wow, ale fajnie. Kurde, jakie fajne zebranie na te pufery. Fajna ryba. To jest fajny okoń. I kolejny fajny garbusik, tym razem na poperka. I całkiem udany wieczór, fajnie połowiłem, a łowiłem raptem 1,5 godziny, więc warto wybrać się chociaż na tak krótki okres na ryby, bo idzie niekiedy trafić w bardzo fajne żerowanie okoni. Ja dzisiaj trafiłem i bardzo dobrze się bawiłem. Wypuszczam ryby i wracam do domu, a Was pozdrawiam i do następnego. Siema, siema, siema.